Mój dzisiejszy rosół. Z rana ugotowałem rosołek. Przechudek. Przyprawiłem go marchewką. Dodałem kopru, magii. I taki wyszedł jakiś. Tak jak umiem, taki gotuję. Najpierw opłukać trzeba łódka. Później je rozkrajać, jak są duże. Do garka i gotować. Później trzeba przygotować, jak się gotuje. Podpalić trzeba cebulę, żeby się podpiekła. Marchewkę dodać, pietruszkę, selera, można dać lubczyku, ta magia to lubczyk. Pycha. Jak byłem po szpitalu, to dopiero pierwszy raz jem na gorąco jedzenie. Jak drugiego przyszedłem czerwca, bo w szpitalu byłem od 22 maja do 2 czerwca. I dopiero pierwszy raz gotuję sobie na gorąco coś zjeść. To jest rosół drobiowy skóry. Nie mam nikogo, żeby mi gotował. Na razie jestem w stanie, żeby cokolwiek zrobić, bo widzicie, że nogę mam po operacji. Miałem entoprotezę wstawioną w kolano, całe nowe kolano. Jabłka poucinane zrobiło te. Proteza jest wstawiona w kość. I jest nowa. Musi się to wszystko zrosnąć. To trzeba czasu. Chciałem Wam wszystkich pozdrowić. Życzyć Wam wszystkiego dobrego, szczęścia, zdrowia. Ja Info Poland, Haniu Bryczek, wizualny, narrator, manager, muzyk, Facebook, app. Ja się nie chowam przed Wami. Gotuję. Chodzę na jednej drodze, sprzątam. Na jednej nodze podpieram się tymi kulami, które dostałem od moich przyjaciół z Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. Pole nad Rybie z oddziału ILW Powierzchnia. Od dozoru i od moich przyjaciół. Ciężko pracujących na swoje rodziny. Nie jest to lekka praca. Nie jest ciężka, ale tak po środku. Pracujemy u potu czoła. I czy jest zimno, czy jest gorąco. W każdej pogodzie. Cały czas pod gołym niebem. No nie powiem, ostatnie dni były bardzo trudne, bo lało non stop. Niedziela była pod psem, tak zwanym pod psem. Jak ja to zawsze nazywam. Pod psem to znaczy pogoda barowa. Wtedy można sobie siedzieć i popić piwko w tej pogodzie. Kochani, musiało coś zjeść na gorąco. Bo jak nie zjemy na gorąco, to co za życie. Głodny byłem, nie powiem. Musiało coś jeść. Zaraz przejdziemy się na ogród. Pokażę Wam, jak ogród wygląda.
jest sajgon na ogródku, część go zrobiłem, kusztykając na jednej kuli. Wykosiłem trochę. Kochani, to jest bardzo źle, nie poręcznie. Trzeba uważać na prawą nogę, żeby na nią nie stanąć. Wszystko na lewej nodze. Ta lewa noga kiedyś na pewno bachnie, bo nie wytrzyma. A to wszystko, co zostanie, to pieskom dam. Tyle są jedzenia mają. To jest z tyłku im się poprzewracało. O, już pojadłem. Za dużo. Teraz przejdziemy się na ogród. Obejrzymy sobie, co na ogrodzie jest. Później trzeba wytrzeć. O. Powiedzieć dziękuję Bogu za te dary, co mnie obdarzyłeś. Chciałem pozdrowić wszystkich moich przyjaciół. Dziękuję Bogu, dziękuję Allahowi za spożycie. I życzę Panie zdrowia. Dla mnie i dla Was wszystkich. Od świętego youtubera i Pompoland. Pozdrawiam.